dobry! Witam serdecznie wszystkich na kolejnym treningu z cyklu Ćwicz na zdrowie. Dzisiaj zabaw z piłką ciąg dalszy. Będziemy się bawić na piłce gimnastycznej. Oczywiście jak ktoś tej piłki nie ma, zastępuje piłkę albo krzesłem w tym momencie, kiedy na piłce siedzimy, albo po prostu wykonuje te ruchy, które my robimy z piłką, tylko po prostu bez niej. Więc wszystko da się zrobić. Oczywiście będzie troszeczkę różnicy między tym ćwiczeniem z piłką a bez. No niemniej jednak, jeżeli ktoś tego sprzętu nie ma, to też żeby nie był stratny właśnie i też żeby teraz od razu nie uciekał sobie od tego ekranu, tylko weźcie się też za ćwiczenia. To, że my mamy piłkę, a wy tej piłki na tę chwilę jeszcze nie macie, to nie znaczy, że musicie rezygnować z tych ćwiczeń. Robimy tak czy inaczej wszyscy. Zaczynamy sobie rozgrzeweczkę. A oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, chciałby sobie taką piłkę kupić, a nie wie, jaki rozmiar dobrać i tak dalej, to może śmiało do mnie napisać. Ja chętnie odpowiem. Coraz wyżej kolana. Zresztą parę osób już stąd pytało. No i myślę, że odpowiedziałem chyba wszystkim. Jeżeli nie, to mi się przypominajcie. Dodajemy skręt tułowia. Hop, hop. Lecimy. Jeszcze trochę. Rozgrzewka tradycyjna. A później piłeczka. Jeszcze chwilę. Dobra. No i lecimy ze stawami. Zaczynamy oczywiście od góry. Głowa na boki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Przód tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i krążenie w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Otwieramy klatkę piersiową. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, łokcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, nadgarstki. Na boczki na początek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kręcimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Ruchy rotacyjne w osi kości ramiennej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście.
aktywacja łopatki, ramiona na wysokości klatki piersiowej. Wypychamy i ściągamy łopatki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i schodzimy do dołu, bioderka, na początek podwijamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, na boczki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i krążenia w jedną stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i w drugą, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Staw kolanowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I staw skokowy na koniec. Krążenie na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Druga noga na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. No i co? Rozgrzani? To łapiemy za atrybut dzisiejszego treningu, za naszą piłeczkę. No i zaczynamy sobie ćwiczenie. Łapiemy piłkę szeroko, unosimy na poziom klatki piersiowej i zaczynamy sobie od skrętów tułowia. Przenosimy piłkę z jednej strony na drugą, dosyć energicznie, ale w takim zakresie, żeby było to dla nas komfortowe, ok? Nie przeginajcie gdzieś tam za daleko, jeżeli czujecie, że jest już wyraźny opór. Zaczynamy. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Chwilka przerwy, zaraz sobie to powtórzymy jeszcze raz. Ciężar jest niewielki, sama waga piłki, więc to jest bardzo, bardzo mało. Natomiast z piłką tutaj głównie ćwiczymy też nad taką świadomością ciała, nad troszeczkę zwiększeniem zakresów ruchów, nad mobilnością naszego ciała, więc te troszeczkę inne cele treningowe sobie realizujemy, jeżeli chodzi o ćwiczenia z piłką. Nie są to zazwyczaj ćwiczenia typowo mocno siłowe. Taki trening też można zrobić, no ale taki trening robimy sobie z obciążeniami, a w naszym przypadku tę piłkę wykorzystajmy sobie
troszeczkę w innych celach. Jeszcze raz to samo. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Super, chwilka przerwy. Podejdźmy sobie teraz do jakiejś ściany, tak żeby można było oprzeć piłkę sobie o ścianę na wysokości stawu ramiennego, na wysokości barków. Delikatnie naciskamy całym ciężarem ciała na piłkę i wykonujemy sobie na wyprostowanym ramieniu krótkie takie krążenia całym ramieniem, najpierw w przód, potem w tył. Zaczynamy sobie od przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I teraz w tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Druga ręka. Tutaj sobie ćwiczymy stabilizację łopatki i stawu ramiennego. Krążymy na początek w przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Od razu bez żadnej przerwy powtarzamy sobie jeszcze raz to ćwiczenie. Przerwy nie potrzebujemy, ćwiczenie jest lekkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I w tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I druga ręka. Przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Super. Proste, nie? Proste, ale daje niezwykle dużo. Stabilne łopatki, stabilne stawy ramienne. To też jest dużo zdrowia dla nas właśnie i brak uczucia bólu raz w barkach, a dwa w odcinku piersiowym, kręgosłupa i szyjnym, więc warto jest te ćwiczenia wykonywać. Robimy sobie teraz taką pozycję, jak na początku. Unosimy piłkę szeroko przed siebie. No i teraz wykonujemy ruchy skrętne, raz na jedną, raz na drugą stronę. Hop. Hop, tak jakbyśmy kręcili bardzo dużą kierownicą, raz na jedną, raz na drugą stronę. Gotowi? Lecimy, hop. Raz. Dosyć energicznie. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Odstawiamy. No i to jest to ćwiczenie, w którym można poczuć ciężar piłki pomimo jego braku, tak? Mimo że piłka dużo nie waży, to w tym ćwiczeniu poczujecie to, dlatego że trzymamy cały czas dosyć wysoko tę piłkę, cały czas nam pracują mięśnie naramienne, dosyć intensywnie, więc jest to
czuć. Natomiast tutaj znowu stabilizacja stawu barkowego, wzmocnienie stawu ramiennego, przepraszam, wzmocnienie stawu ramiennego, no i mięśni naramiennych. Jeszcze raz. Hop. Plecy wyprostowane, przypominam, łopatki ściągnięte i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Super, chwilka przerwy. No i robimy teraz taką mobilizację w zasadzie całej górnej części ciała plus bioder, czyli krążenia szerokie z unoszeniem piłki nad głowę i opuszczeniem do samej ziemi. Hop, wracamy nad głowę. Robimy sobie takich 12 powtórzeń na jedną stronę, potem 12 powtórzeń na drugą. Zaczynamy sobie od góry, nad głową i w jedną stronę. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. I powrót. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Super. No i teraz już sobie kończymy tę część właśnie taką z tymi obrotami, przenoszeniem i tak dalej. Położymy się na chwileczkę na matę. Takie delikatne ćwiczenie stabilizacyjne zrobimy. Tutaj już obręcz barkowa dosyć mocno popracowała, tak jak mówię, mimo że ten ciężar nie jest wielki, prawda? Kładziemy sobie nogi na piłce. Plecy stabilnie na podłodze, ramiona oparte o podłogę i wychodzimy do góry. Trzymamy 3 sekundy na wyprostowanym ciele i powoli opuszczamy. Hop. Raz, dwa, trzy. Powoli do dołu. Hop. Raz, dwa, trzy. 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 I ostatni raz. Raz, dwa, trzy. Super. Chwilkę sobie poleżmy. Weźmy 3 głębokie wdechy. I druga seria. Hop. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.
Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I ostatni raz, dwa, trzy. Świetnie. Zostańmy chwilkę jeszcze na macie, troszeczkę się rozluźnimy. Siadamy sobie na piętach. Ramiona wyprostowane, opieramy o piłkę i robimy głęboki skłon, rozciągając mięśnie grzbietu, mięśnie klatki piersiowej i trzymamy 30. Dziesięć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobra. I jeszcze jedno ćwiczenie, które pewnie już uwielbiacie. Czyli kładziemy się na piłce, opuszczamy głowę, opuszczamy ramiona w tył i pełen relaks. Trzymamy sobie tak 30. Dwadzieścia. Dziesięć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. No i pięknie. Poćwiczone. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy trening. Piłeczka, bardzo fajny sprzęt, bardzo fajne rzeczy można na nim zrobić dla własnej stabilizacji, mobilności, właśnie ustabilizowania tych też mniejszych stawów. To jest bardzo fajny taki efekt właśnie ćwiczenia z piłką, że dzięki temu chociażby właśnie tutaj nasze stawy ramienne dużo lepiej funkcjonują. No i chciałbym, żebyśmy wracali, żebyście wracali też do tych właśnie treningów z piłką. Niezwykle istotny temat, niezwykle bardzo wartościowy tak naprawdę. Więc jeżeli nie macie piłki, też zachęcam do tego, żeby taką piłkę kupić, bo samo siedzenie na niej już jest ćwiczeniem. Ja ze swojej strony dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy trening. No i do zobaczenia już niebawem na kolejnym. Pa, pa! Love how you look at me, feeling low, nothing to lose. Can we stay here tonight? Cause I don't wanna go. I know the tension's gone now, and that you won't stay here. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind, hoping you'll still by my side. We can't get lost in time. Back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind, hoping you'll still by my side. We can't get lost in time, but don't you wanna do it all again? Stuck on repeating my mind, dancing with you by my side. We can't get lost in time. Yeah, I wanna do it all again.
I know the tension's gone now, and that you won't stay here. Keep looking back, don't wanna forget you. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind.